z innej relacji prawnej. Jezioro Powickie ma zakaz jednoznaczny, ale gospodarz dzierżawca, on może sobie wprowadzić swoje regulacje i tam mamy tak, że do końca kwietnia i z dniem 1 listopada jednostki pływające nie mogą pojawiać się, ale generalnie nie mogą pojawiać się na wodzie, zatem tu pewne sprawy już się eliminuje ad hoc. Między innymi sprawy związane z tym, że ktoś gdzieś tam kiedyś jeszcze jakoś sieć przyhaczy, po prostu wypływać środkami wodnymi nie wolno. Ale poddaję pod głosowanie wniosek kolegi Roma po wyjaśnieniu kolegi prezesa. Czy mamy wystąpić, czy kolega prezes ma napisać taki wniosek i mamy wystąpić do zarządu okręgu o zimowe powstrzymywanie się, jak to będzie ułożone w treści, to już jest sprawa drugorzędna, o takie jesienno-wiosenne zimowe wypływanie jednostkami pływającymi na nasze jezioro w Ostrowicy. Kto jest za tym? Przegłosujemy. Kto jest za, by z takim wnioskiem do zarządu okręgu wystąpić? Podkreślam, wystąpić z wnioskiem, bo co zarząd okręgu? Nie wiem, panie prezesie, też nie wiem. Zatem, czy występujemy? Kto jest za, żeby taki wniosek, żeby taki wniosek złożyć w zarządzie okręgu? Kto jest za? Okres zimowy to będzie. Jak będzie rok, to będzie.